Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym Q&A. Fotel poprawię. Mamy do testu samochód po wymianie turbosprężarki, więc wykorzystamy tę sytuację i pogadamy sobie chwilkę. To co, może zaczniemy od shortsów, które rzucamy u nas na kanale, Kamil? No dobrze. Słuchajcie, my często gęsto rzucamy shortsy u nas na kanale, tak trochę dla śmiechu, żeby było wesoło. A niektórzy widzowie odbierają to jako poważne, kurcze, jakieś rzeczy. I czasami z nas się śmieją po prostu, nie? Padają różne dziwne stwierdzenia, nazwy na nas. No i jest śmiesznie. Z drugiej strony zwiększają zasięgi, no. Tak jest, dokładnie. Zawsze taka kontrowersja budzi emocje i napędza ludzi do oglądania, do komentowania. Także ludzie lubią takie rzeczy. Tak jest. Jak ktoś się pomyli właśnie, jak coś. Bo mogą właśnie ocenić, nie? Tak. Też ciekawy był ten short z tym, z kolektorem ssącym. Ja nazwałem jak klapy wirowe. Klapy wirujące. Wirujące, klapy wirujące. No. No i z tego też była niezła beka. Ludzie, sam jesteś wirujący. Słuchajcie, to często gęsto są skróty myślowe. My tak naprawdę nie przygotowujemy się jakoś specjalnie do tych shortsów, w ogóle do filmów. Wszystko jest nagrywane jak leci. Można powiedzieć, że to jest taki freestyle. I tyle, także tak to wygląda. Duża część widzów sobie ceni to właśnie, że nie jest to reżyserowane, tylko jest wszystko po prostu tak jak leci na bieżąco, także różne są sytuacje. Zresztą z tym silikonem pod głowicą to też była niezła sytuacja, bo my tak z partyzanta to nagraliśmy, a tak naprawdę, kurczę, jakby się chwilę człowiek zastanowił, to rzeczywiście ten silikon nie był pod głowicą, tylko był pod kolektorem. Nawet nie pod kolektorem, tylko nad kolektorem wydechowym i prawdopodobnie ktoś ten silikon użył po to, żeby nie brzęczały te osłony termiczne. Silikon był czerwony, wyścigowy, wytrzymujący wysokie temperatury. Także tak to wygląda. Co tam jeszcze, Kamil, śmiesznego było? Nie wiem. Dużo rzeczy, nie? O których nie pamiętamy. Szczerze, to sam nie wiem. Kamil, co? No, odnośnie, słuchajcie, kolektora ssącego, to tam też bardzo dużo ludzi. O, wywalić te klapy. Generalnie po co wymieniać kolektor? Trzeba było umyć, wymienić uszczelki i by wszystko grało. Ale powiem Wam szczerze, że to się też źle kończy, często, gęsto, właśnie po takim myciu. I z doświadczenia wiemy, że lepiej jest wymienić kolektor i mieć święty spokój. Z drugiej strony ten zamiennik nie jest jakiś strasznie drogi, bo on kosztuje tysiaka czy ileś tam. Roboty też jest od groma. Odpada nam mycie tego kolektora. I słuchajcie, a tak samo odpowiadamy za usługę, czy go umyjemy, czy wymienimy na nowy. Więc nam wygodniej jest wymienić na nowy, mieć święty spokój. No, z tym myciem to też jest tak właśnie, że umyjesz, niby wszystko jest ok, wkładasz, a on pokazuje jakieś błędy tych klapek i nie wiem, czy po prostu już jak on był taki zanagarzony i się go umyje, to tam po prostu jakiś luz się robi już nadmiarowy na tych klapkach, czy coś. No ale tak jest, no. No właśnie, mieliśmy nawet taką sytuację niedawno, myliśmy kolektor ssący w 5.0D i tam są cztery turbosprężarki i tam
tak naprawdę jest od groma roboty, żeby to zrobić, ale pokusiliśmy się właśnie o umycie i wymianę uszczelek, tylko z tego względu, że ten kolektor jest cholernie drogi i występuje tylko z oryginału, bo jest cały aluminiowy. No i później się nam to mściło, prawda? Bo wyrzucało błąd klap wirowych. Wszystko niby było w porządku. System BMW mówił sprawdź luzy. Nawet jakieś wartości tam były podane. O, poczekaj, bo tu widzę. Tu zamknięty dystrybutor. Zamknięte. Tutaj można. Dobra, tutaj auta, to zatankuję. Słuchajcie, dotankujemy samochód, bo oczywiście samochód do testów, do innych rzeczy, a w zbiorniku susza. Także na chwilkę Was zostawiam. Idę zatankować. Autko dotankowane. Proszę bardzo. No i to właśnie tak jest. I jeszcze odnośnie tego kolektora ktoś tam napisał, że o, nie macie w ogóle doświadczenia, nie znacie się i w ogóle. I słuchajcie, czasami mam wrażenie, że widzowie myślą, że my pierwszy raz coś robimy. Znaczy są takie sytuacje, że coś pierwszy raz robimy, ale akurat odnośnie kolektora to tak jest. I ktoś tam w ogóle napisał, o kurde, klapki są wymienne. Słuchajcie, klapki są wymienne i są rzeczywiście z uszczelką, ale w kolektorach N47, tych ostatnich. One chyba są oznaczone N47N, jakoś tak. I rzeczywiście uważam nawet, że to jest fajne rozwiązanie, bo te kolektory są najfajniejsze. No można też użyć w NC kolektor z 318, bo z tego co wiem, to tam nie ma właśnie klap wirujących. Mm-hmm. Ale w każdym razie takie kolektory, to jest jeszcze problem tego typu, że nawet jak się usuwa te klapki, to tam są takie wpusty do uszczelek i często po prostu te wpusty się rozwalają i uszczelka nie ma gdzie się trzymać i tak naprawdę jest pozamiatane, zostajemy z ręką w nocniku i tyle. Od razu pamiętajcie jeszcze, że w ogóle na nowe części jest 2-letnia gwarancja. Więc to jest też bardzo duża zaleta. Wymieniacie i macie święty spokój na 2 lata. Tyle. To z uszczelkami jest o tyle fajne, że nawet jak po prostu cieknie, to wymieniasz to, bo musisz. Tak. I masz taką wymuszoną jakby wymianę, która też no jakby nie niweluje prawdopodobieństwo jakiejś, że coś się z tą klapką stanie, no bo będzie wymieniona, tak? Chociaż ostatnio się spotkałem w aucie z 2015 roku, gdzie na klapkach właśnie tych wymiennych były rok 14 wybity i ani nie ciekło, ani nic się nie działo. No tak, także też była jakaś przerwa w produkcji tych klapek, jak był COVID, bo tych klapek nie było. Te klapki w ogóle, te uszczelki z klapami kosztowały 180 zł w ASO. I w ASO ich nie było, a ktoś na Allegro sprzedawał po 300. Ale one i tak już jest cena inna, bo jeszcze do niedawna były po 180, a w tej chwili chyba są po 300. Także tak to wygląda. Druga jakaś, jeszcze kolejna uwaga. To odnośnie przewodu, tego wadliwego przewodu w B48, nie? Już po prostu to się ciągnie jak stara guma od gaci, nie? Ale jaka uwaga? No chodzi o to, że wiesz, jak pierwszy raz to robiliśmy, to zdjęliśmy kolektor sący, nie? Wiesz, i to się też ciągnie, słuchajcie, my tych przewodów tak naprawdę wymieniamy teraz na potęgę. Tak, ciągnie się to? No tak, cały czas ktoś, to się wymienia tam w 5 minut, nie? Oczywiście, w 5 minut jak hamulce, nie? 3 śrubki do odkręcenia. Znaczy to wiadomo, no łatwo się, ja nie wiem, z miesiąc temu też trafiłem na jakiś film, nie znam, jakoś bardzo mało wyświetleń, polski jakiś właśnie też mechanik też to wymieniał i też ściągał kolektor. I wtedy ja też sobie pomyślałem, ha, przecież tu się nie ściąga kolektora, no ale no właśnie. No to trzeba albo po prostu do każdej naprawy wchodzić w instrukcję, a jak nie, no to człowiek się uczy po prostu na swoich tam błędach. Błędach i doświadczenie zdobywa właśnie dokładnie w ten sposób. Często jest tak, że jacyś mechanicy do nas dzwonią, jak coś wymienić, bo po prostu mamy w tym doświadczenie i gdzieś tym prekursorem trzeba być, prawda, że dojść do tego, że można to wymienić w inny sposób i tyle. Wiadomo, jest od tego YouTube, inne rzeczy,
ale z drugiej strony w takim przypadku dla nas warto też taki kolektor zdjąć, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No tak. Bo wtedy też zdobywamy doświadczenie i możemy o czymś coś po prostu wiedzieć więcej. Także to tak jest. No ale to zawsze, no po prostu robimy vlogi, więc jesteśmy też narażeni na jakieś tam opinie i inne historie. Generalnie jest też tak, że dzięki tym vlogom dużo się dowiadujemy, bo na przykład ktoś napisze jakiś fajny komentarz konstruktywny, z którego wyciągamy wnioski. I to jest właśnie też w ogóle fajne, nie? Też mam kolegów, z którymi się dobrze znam i oni potrafią do mnie zadzwonić i mówi: Adam, tam robiliście coś takiego, ja to zrobiłem tak i tak. Także oni się też dzielą ze mną swoim doświadczeniem. I także to powoduje też, że więcej wiemy, więcej potrafimy te vlogi, nawet jak coś właśnie zrobimy inaczej, nie? Także to jest też właśnie fajne. No. W ostatnim odcinku A co jest dzień jak co dzień, w ogóle odcinek chyba był najdłuższy w historii, co Kamil? Godzina 45. I szczerze, ja ten odcinek oglądałem i on zleciał tak. I że, o, filtr cząstek stałych, widzisz, o. Tu jeszcze będzie trzeba... O, nie wzięliśmy tego. No ale dobra, będzie trzeba w takim razie tym samochodem pojechać na dopalonko. No odcinek był bardzo długi, ogólnie bardzo fajne komentarze, ludzie mówią, że super, że męska długość odcinka i tak dalej, ale znalazł się ktoś, fajny byłby, gdyby nie te jazdy testowe. Ale z drugiej strony my pokazujemy naszą pracę, więc te jazdy testowe to są nieodzownym elementem po prostu tych naszych vlogów. Poza tym my podczas jazdy testowych też dużo informacji Wam przekazujemy. Przynajmniej tak nam się wydaje. Jeżeli uważacie inaczej, to napiszcie w komentarzu. Znaczy, no wiadomo, pokazujesz pracę jakby z Twojej perspektywy też bardziej. No. Tak, tak. Dlatego to wiadomo, no gdyby... Gdybym dał wujkowi kamerę, to by pokazywał ze swojej perspektywy. A ja pokazuję ze swojej. I tak to, nie? No tam to też pokazuję chłopaków, ale jak ja coś naprawiam, to ja to kameruję i pokazuję, tak? Właśnie w tym ostatnim odcinku nawet było, jakiś tam zawór wymieniałem czy coś, to pokazałem, tak? No taka jest konwencja tego programu, no po prostu. Tak jest, a ja też nie chcę chłopaków angażować właśnie w to i masz tu kamerę, oprócz, nie dość, że ma robotę, ja jeszcze będę mu dawał, jakąś kamerkę, tak? Jak jestem, przechodzę, to Wam pokazuję, albo wujek woła, słuchaj, jest tu awaria, no to ciach, pokazujemy, nie? Także tak to wygląda. Generalnie też nasze vlogi nie są jakimiś vlogami szkoleniowymi. Właśnie pokazujemy pracę, no też dużo informacji sprzedajemy ogólnie. Sprzedajemy, pokazujemy, no bo sprzedajemy to trudno nawet nazwać, nie? Także tak to wygląda. No bardziej po prostu A co jest dzień jak co dzień są to takie vlogi rozrywkowo-rodzinne i jakieś tam pouczające, tak mi się wydaje. Zresztą z tego co widzimy, to po prostu A co jest dzień jak co dzień ma swoich odbiorców. O. Mimo że na kanale jest dużo innych filmów, zresztą widać to właśnie po innych filmach, że jest część też grupa ludzi, która ogląda tylko motorsportowe vlogi, nie? Zauważyłeś, Kamil? Aczkolwiek ten z Nürburgringu ostatni, który był, ma większy odbiór niż zwykle tego typu vlogi. No tak, ale tam też nie było stricte tylko i wyłącznie pokazane właśnie pojeżdżawka czy coś w tym stylu. Taki vlog z wyjazdu ogólnie. Tak jest, gdzie gdzie partnerem wyjazdu był sklep Opon.com. No także tak. No i co, w niedzielę puknęło 55 tysięcy subów, za co Wam bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki, żeby tam ci co oglądają, a nie kliknęli subskrypcji, żeby kliknęli, nie? Ogólnie też nie wszyscy pamiętają, żeby dać lajka czy coś tam, nie? No tak. Ja na przykład jak oglądam właśnie gdzieś tam, oglądam jakiś youtubera, no to staram się pamiętać, żeby dać tą łapkę w górę, nie? Niech ma!
No ale też nie każdy ma konto na przykład. No właśnie, bo są tacy, którzy oglądają bez konta, nie? A da się tak? Na co, nie? No bo nie wiem, no bo... A jak jest od 18 lat? Na tym masz filmy od 18 lat? Nie, no tam jest chyba zaznaczone jakoś, nie wiem właśnie. Masz kiedy... nieprzeznaczone dla dzieci. A, nieprzeznaczone, okej. Okay. To... A, okej, okay, okej. Okay. To, to znaczenie nieprzeznaczone dla dzieci to tylko filtruje filmy, które są przeznaczone tylko dla dzieci. A jak twój nie jest przeznaczony tylko dla dzieci, no to jest przeznaczony dla każdego. A, okej. Okay. Bo w filmach tylko dla dzieci na przykład nie masz opcji w ogóle komentowania, tak? No tak. Nie wiem, czy to jakaś jest obrona przed złymi treściami, czy coś, no ale taka jest polityka YouTube'a. No tak, rzeczywiście, kids, bo nie? Mnie się czasem zdarzy, jak na przykład gdzieś z linku mam, nie? Ktoś mi podeśle link i kliknę, to nie wiem dlaczego, ale to się ogląda jako niezalogowany, masz rację. Poza tym, no bo ci otwiera wtedy w telefonie, nie w aplikacji, nie? Tak. A w aplikacji nie jesteś, nie w aplikacji, tylko w przeglądarce nie jesteś zalogowany. Tak. A poza tym masz statystyki oglądania i też masz statystyki procentowe osób poniżej 18 roku życia. Kurczę, aż tak się nie zagłębiałem. Kamil to jest ten. Ty to powinieneś być ten. Jak to się mówi? Detektywem. To wiesz. Nie, żartuję oczywiście, daj spokój. W ogóle prowadzi nas przez miasto. To, no dobrze, to taki. Nie, to jeszcze nie tu. No, jeszcze nie tu. Jeszcze nie tu. No także to nie jest tak, że twoje treści są dla osób 18+. No tak. I wtedy można oglądać normalnie, bez tego, bez konta. No i nie można dać lajka i nie można dać tego, suba. Komentarza, suba, ale oglądalność jest. No właśnie. No tak, tak, i to jest wtedy, jeszcze... i wtedy w statystykach jest to jako oglądający, nie subskrybujący. No tak. Bo też jest procent w statystykach, procent ludzi, którzy subskrybują i procent tych, którzy nie subskrybują. Kurde, śniadanie się przyjął. No a generalnie jak nie masz konta, to i tak chyba ten YouTube na podstawie tego, co oglądasz, to i tak algorytm dobiera ci filmy, także generalnie jak ktoś, wiesz, nie jest takim aktywnym użytkownikiem, że nie wrzuca żadnych treści, ani też właśnie nie komentuje, no to po co mu to konto też, nie? No tak, no w sumie tak, no. No bo ja też tak mam, nie, że nawet no, gdzieś tam tych twórców, których nie subskrybuję, a czasem oglądam, to rzeczywiście YouTube mi podsyła, nie? No tak, tak. Proponuje, więc to też inaczej działa niż kiedyś. To jest tak naprawdę dla oglądającego to nie ma znaczenia, nie? Jeżeli po prostu wchodzisz na piechotę do kogoś, a go nie subskrybujesz, to tak. Mm. Albo przez przypadek jakiś odcinek jeden obejrzysz, nie? No, też ten algorytm właśnie tak działa, że jak ktoś jest tego świadomy i na przykład, nie wiem, chce obejrzeć jakiś film, ale tak, żeby po prostu mu się treści tego typu nie wyświetlały potem w proponowanych, żeby sobie nie zaśmiecać właśnie tego algorytmu i tej listy tych proponowanych filmów, no to wtedy właśnie można sobie film odpalić w oknie incognito, nie? I wtedy oglądasz jako niezalogowany użytkownik, a nie masz potem, że wchodzisz na drugi dzień na YouTube'a i ci wyskakuje w proponowanych filmy jakieś treści, której oglądałeś, a której nie chcesz, żeby ci wyskakiwały. No tak, nie? Cię nie interesują zupełnie, no bo czasami tak jest, że obejrzysz jakiś film, który, no, jakiegoś twórcy, który cię tylko jeden film zainteresował. No na przykład. No. Ostatnio Kamil powiedział, że brylowałem
na innych kanałach. Akurat się, słuchajcie, tak złożyło, że w niedzielę byłem chyba na trzech tych różnych kanałach, tak? No nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, ale... Niedziela. Niedziela, na pewno? Niedziela tydzień temu, tak. Byłem na sklepopon.com, byłem na Stradale. A, nie, to czwartek był. No to był czwartek. Tak, niedziela coś mi nie... Nie, to był czwartek i to był czwartek teraz, który był, czyli byłem tak, u Patryka Mikiciuka, w Stradale i sklepopon.com. No i sam jeszcze. I sam jeszcze byłem, czyli na czterech kanałach byłem. I Kamil z rana mówi, ale brylowałeś, a ja tak w pierwszym momencie, kurde, gdzie, co? Tak, dobrze wiedziałeś, że Tak. Nie, no załapałem od razu, o co ci chodzi z tym brylowaniem. Także tak. No dobra. Mamy coś ciekawego jeszcze do przekazania widzom? Nie wiem. Chyba nic takiego. Takie zrobiliśmy Q&A, posłuchajcie, po prostu spontaniczne. Chcieliśmy odnieść się do jakichś tam właśnie rzeczy tego typu. Coś by się znalazło. Coś by się znalazło. A, jeszcze tam. Przychodzi do głowy. No. Tak, jeszcze tam było z tym filtrem kabinowym, gdzie ja są. Skąd ty to wiesz, nie? A jak mam nie wiedzieć, jak to mój samochód był? To był mój prywatny samochód, znaczy mój, no mojej partnerki, no ale jak mój. I po prostu sam osobiście samochód oddawałem do ASO i sam odbierałem, tak? I po prostu sam robiłem serwis. Znaczy sam Kamil mi pomagał, akurat filtr Kamil wyjmował. No ale tu było czarno na białym po prostu pokazane, gdzie, w którym miejscu zbierał się syf i w którą stronę leciało powietrze. No tak, także tutaj słuchajcie, tak to wygląda. Ktoś tam powiedział, o, daj dowody na to, że w ASO biorą 1050 zł za roboczą godzinę. Słuchajcie, to ja takich informacji konkretnie nie mam, ale to są informacje od was właśnie, które gdzieś przeczytałem w komentarzu. Nie, ja mam. A ty masz, tak? No przez was jest tabliczka. A, jest tabliczka. No. I jest po prostu, nie jest, że robocza godzina, tylko jednostka. Jednostka robocza, coś takiego. I tam jest wszystko opisane, że tych jednostek w godzinie się mieści chyba 12. A, jak... I wystarczy cenę za tą jednostkę sobie pomnożyć przez 12 i wychodzi kwota. A, no tak, no dobra. Nie pamiętam, jak ja ostatnio byłem, to nie wiem, aż zaraz to policzę, ale chyba było 80 coś złotych, tylko teraz ja nie wiem, czy to było brutto, czy netto. Nie, netto, to oni wszystko netto podają. Więc zaraz to opiszę. Znaczy, no wiadomo, pewnie każdy ASO ma swoje też te... Nie, oni mają swoje wszystko takie same, tylko mogą ci dać czyli jakiś 85 rabat, razy 12, to 1020 złotych. No to się nie pomyliłem wiele, no, że tam 1050, no. No to nie wiem, czy to netto, czy brutto. Netto. No nieważne, to już nawet jak jest brutto, to i tak jest cholery, nie? No tak. Tak naprawdę, no. I wtedy nie ma co się dziwić, że wymiana silnika kosztuje 20 tysięcy złotych. No. Netto. No, także tak to wygląda i z tym filtrem właśnie... Ktoś też, znaczy to było akurat żartobliwie, nie? Bo czasami ja wasze żarty odbieram jako przytyk. Że gdzieś tam po prostu ten, ale później się śmiejecie, mówi, nie, o, złapałem pana Adama na tym, nie? To był żart. No ale z drugiej strony, dobra, słuchajcie. No, bo to też działa tak w dwie strony, że albo faktycznie ktoś miał takie intencje, a czasem jest tak, że... Ktoś zażartował, a ja odebrałem to jako właśnie... Nie, no to o tym właśnie mówię, że ktoś faktycznie miał intencje takie, że zażartował, a czasem jest tak, że... Ktoś coś napisze, ale zobaczy reakcję, już mu trochę głupio i tak, żeby wyjść z sytuacji, to powie, że ja żartowałem, nie? Albo jest coś takiego, że ktoś właśnie jakąś głupotę powie, że się po prostu, no, pomyli, powiedzmy, i ktoś mu wytnie, że się pomylił, to on wtedy, przecież robiłem cię w jaju tylko. No tak, no to są to takie... To tak można... Może faktycznie ktoś sobie robił jaja, no to wiadomo, tych komentarzy też jest dużo, ale często to jest też taka linia obrony, nie? No tak. Że wszystko można w żart obrócić i tyle. A ty nie masz dystansu, jełopie. No tak, no tak jest. Prawda, to jest tak jak z hejterami, on cię hejtuje, ale przypadek zdarzy się taki, że cię spotka gdzieś na ulicy, zrobi sobie selfiaka, chwilę pogada i zmienia zdanie. Też są takie przypadki,
No może ja na swojej skórze tego nie poznałem, bo też trudno jest wiedzieć, że ktoś cię spotkał i jest hejterem, nie? No raczej się tak nie przyznaje. Nie przyznaje się, ale znam, po prostu słyszałem to od kolegów youtuberów, nie? Że tak czasem jest, że ktoś właśnie inaczej cię ocenia, znając cię z ekranu, z YouTube'a, a później zmienia zdanie, jak pozna cię w realu, nie? No ale to nie jest jakby przypadłość tylko tak, YouTube'owa. Tak, no, normalnie to jest, to tak, tak po prostu działa. Na YouTubie łatwo akurat tam kogoś ocenić, napisać coś tam, już powiedzmy zhejtować, tak? No bo to jest. No bo jest łatwo, bo jesteś anonimowy i dużo cię to nie kosztuje i nie ma żadnych konsekwencji i tak dalej. No ale w życiu normalnie też, wiesz, znasz się z kimś tylko z widzenia na przykład i wiesz, no i też inaczej go odbierasz. Nie podoba ci się jego aparycja na przykład, czy coś tam, raz coś powiedział głupiego, wiesz, i tyle. Ty odebrałeś to w jakiś taki sposób negatywny. I też już, no już... Jesteś uprzedzony. Tak, możesz też właśnie z kimś rozmawiać na temat tej osoby i coś, powiedzmy, że to jest taki odpowiednik trochę hejtu, że obrabiasz dupę, tak, z kimś, no tak, tego kogoś, a potem poznajesz tą osobę bliżej i się okazuje, że jest zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażałeś, no także to... To nie jest tak, że youtuberzy mają jakieś problemy po prostu, tylko to jest, każdy tak ma, tak? No tak. Znaczy ja wiem akurat od Baryłki, nie? Baryła, ten, wiesz kto, Grzesiu, który... No pewnie widzowie jak oglądają, to też wiedzą. Tak, wiedzą, o którego Baryłę chodzi. No i sytuacja była taka, że ja się z nim znałem. Czasem pogadaliśmy, czasem coś. I on na przykład w Szwecji powiedział mi coś takiego. Kuncu, ja zupełnie inne miałem o tobie zdanie. Poznałem cię w tej Szwecji i powiem ci, jesteś i po prostu moim najlepszym kumplem. Się będzie kończył chyba. Tak, tak. Zmieniłem zdanie i po prostu no powiedział, że to jest odkrycie roku. Inaczej mnie odbierał właśnie z ekranu i raczej odbierał mnie, gdy się spotykaliśmy tylko przelotnie na jakichś imprezach. Takich, wiesz, no bo byliśmy, nawet ty chyba byłeś kiedyś, nie? Byliśmy. No tak. W Bałtowie czy gdzieś tam. I tyle. A tutaj jak pojechaliśmy na 10 dni do Szwecji, gdzie męskie grono zupełnie inaczej, wiesz, w chłodzie, w ciemności, wiesz, cały dzień, doba, tu, tamto, takie różne po prostu rzeczy. Inaczej się człowieka poznaje i inaczej. Ja też troszeczkę inaczej go odbierałem niż odbieram go teraz, nie? No. Słuchajcie, i tak to właśnie jest. Dobrze, tutaj to jest, kurczę, tak, przejście dla pieszych. Trzeba poczekać, aż tam ogarnie osoby. Tak jest, no czekamy. Ale patrz, przez miasto jak ładnie, co? Kurde, przeprowadził nas elegancko. A co on tak zwolnił tutaj? No bo tu jest taka chopka, te tramwaje mają tak... A, żeby tramwaj nie wyleciał w powietrze, no, i nie zeskoczył z torów, nie? Bo jak tu jeździłem tramwajem, to też się zawsze zastanawiam, co on tak, czemu on tu zwalnia zawsze, nie? No tak. A tu jest taki myczek. No dobra, słuchajcie, to co? To nic więcej chyba nie mamy, nie? Nic mi nie przychodzi do głowy. Taka luźna pogawędka. Mam nadzieję, że odcineczek się podoba. W ogóle pod tym odcinkiem napiszcie jakieś pytania, jakie macie do nas. Chętnie zrobimy kolejny Q&A i odpowiemy na wszystkie właśnie wasze pytania. Oczywiście nie pytajcie się, ile kosztuje rozrząd. Bo to rozrząd dzisiaj kosztuje, nie wiem, 7 tysięcy, a terminy mamy roczne, więc za rok może być też inna cena. A może w ogóle nie będziemy rozrządów robić. Także słuchajcie, wszystko się przez rok, to się może dużo zmienić. No, także tak. Zresztą nie wiem, czy ten odcinek tytułować Q&A, bo tu w sumie nie odpowiadaliśmy na żadne pytania od widzów. No tak, nie? Luźna pogawędka. No ale tak zatytułować można. Tyle. Taki clickbait. O! Powiedzmy. No, dobra. To wszystkiego dobrego. Cześć.